Joanna Boroń, GK24. Naszym gościem jest dzisiaj Robert Makłowicz, który od 20 lat jeździ po Polsce i świecie tylko po to, żeby nam opowiadać o jedzeniu. Jako że na planie podróży kulinarnych pana Makłowicza znalazł się i nasz region, postanowiliśmy skorzystać z tej sytuacji i zadać kilka pytań na temat zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Panie Robercie, Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Pytam oczywiście w kontekście smaku. Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. No z pewnością bardziej interesujący kulinarnie jest nie Boże Narodzenie, a Wielkanoc. Dlaczego? Dlatego, że życie się budzi, że wiosna, że nie ma kanonu aż tak ścisłego. Jednak Wigilia to jest bardzo precyzyjny kanon. To jest coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie. Co prawda są tacy, którzy wtedy jedzą sushi zamiast karpia w galarecie, ale to są mody, które pewnie przeminą i zostanie to, co kiedyś nasi przodkowie jedli. A Wielkanoc to już jest szersze pole do popisu. Jest co prawda też pewien zestaw obowiązkowy pod tytułem baby, mazurki, płynący z naszej historii, kultury i tradycji, ale znacznie większa dowolność. A jakie jest pana ulubione danie z tego właśnie wielkanocnego kanonu? Znaczna część świata, europejskiego przynajmniej, a już obowiązkowo basen Morza Śródziemnego, traktuje baranka nie tylko jako symbol chrystusowy, nie tylko jako rzecz, którą się robi z cukru albo też wypieka, ale dosłownie, czyli po prostu jagnięcinę się je pieczoną. Tak. I odkąd u nas takowa już jest dostępna, ja również temu zwyczajowi hołduję, bo to jest po prostu wspaniałe mięso. Barszcz biały czy żurek? Ja szczerze mówiąc nie widzę różnicy między barszczem białym a żurkiem. W Krakowie coś takiego jak barszcz biały w zasadzie nie występuje, no bo to jest bardzo podobne, tylko żurek jest bardziej ukiszony z tego co wiem, ale u nas się nie mówi, nie ma barszczu białego. Jak się pojedzie kawałek dalej na północ, to w okolicach Częstochowy na przykład, to tam się kisi barszcz biały i robi się z tego coś, co się nazywa zalewajka. Ale to w ogóle nie są nasze zwyczaje. Żurek tak, choć nie musi być wcale. Ale biała kiełbasa pod jakąś postacią, tak, pieczona na przykład. No ale jeśli jest dobra, to też można ją gotować i zrobić smak na żurek właśnie. Wielkanoc. Na Śląsku żurek jest obowiązkowy również. Nie wiem jak tutaj. Żurek. Tutaj jest, zdecydowanie. Tutaj ludzie mają korzenie, znaczy dwa ostatnie pokolenia mają korzenie tutaj, ale wcześniejsze są, wszyscy są skądś, prawda? To jest miks tradycji. Więc są różne tak. Rzeczy, pewnie. Ale Wielkanoc dla większości osób to są jajka. Pan podróżując po świecie pewnie miał okazję jeść jajka w bardzo nietypowych formach. Mógłby nam pan opowiedzieć o jakimś takim właśnie przepisie z jajkiem w roli głównej, które pana naprawdę zaskoczyło? No jadłem to niedawno, bo to było raptem miesiąc temu na Filipinach. Jednym z przysmaków narodowych jest jajko kacze, które zjada się w takiej postaci, że w środku już jest piskle niewyklute. I to jajko jest gotowane i następnie się wypija to, co w tym jest, a potem zjada to, co w tym jest. Brzmi okropnie, ja wiem, ale oni tego nie robili, dlatego że są perwersyjni, tylko to jest po prostu sama koncentracja odżywczych składników. Przecież ten zarodek, to piskle, musi coś mieć, żeby się rozwinąć. Zatem to po prostu z biedy się wzięło. To była taka bomba energetyczna, taki zestaw witamin, że ludzie, zwłaszcza mali tam, byli tym karmieni. No teraz to jest jeden z przysmaków. Próbowałem, ja wiem, czy to jest dobre. Nie jest tak niedobre, no jak na ucho wygląda. Są jajka chińskie, tak zwane stuletnie, które nie mają 100 lat oczywiście, tylko kilka miesięcy. To są jajka, które się trzyma w wapnie gaszonym i one śmierdzą po prostu. To jest inna forma zepsucia, ale są smaczne moim zdaniem. A ten zapach nie przeszkadza w jedzeniu?
No ale co, a ser jak jest bardzo dojrzały, to też śmierdzi. No więc to jest kwestia przyzwyczajenia. Więc nieprzyjemne zapachy mogą być podniecające, a one nas odpychają albo podniecają, w zależności od tego, czy znamy je od urodzenia, czy też nie. To jest zapach obcy nam kulturowo, więc dla większości byłby odstręczający. Tam nie. Nie ma pan problemu z próbowaniem takich rzeczy absolutnie nieznanych, dziwnych? Znaczy, ja nie jestem zjadaczem za wszelką cenę. To nie rzucam się na głęboką wodę, na główkę, by zjeść coś tylko dlatego, że jest, nie wiem, właśnie dziwne albo obrzydliwe. Jestem ciekaw zwyczajnie, więc jeśli jest jakaś społeczność, która uważa coś za przysmak, jeśli to nie jest przerażająco obrzydliwe, to zawsze warto się przekonać, czy nasza niechęć do tego nie wynika przypadkiem li tylko właśnie z nieprzyzwyczajenia kulturowego. Na Islandii je się rekina, takiego arktycznego, polarnego rekina, który musi być trzymany bardzo długo w ziemi, gdyż ma on w sobie potwornie dużo mocznika i nie da się go zjeść bez trzymania w ziemi, bo to musi z tego wyjść. Z mięsa musi ilość tego mocznika wyjść. I on, ta ryba wydaje zapach bardzo przejrzałego sera typu camembert. I to jest jadalne, tak. A jeśli mówimy o polskich świętach, czy pana zdaniem stół wielkanocny to jest takie miejsce na kulinarne eksperymenty, czy raczej bastion tradycji? No nie, no właśnie Wielkanoc to jest coś, gdzie możemy sobie pozwolić na więcej. No bo poza tym, że oczywiście muszą być baby i one prawie w każdym domu są, wszystko jedno, czy domowe, czy kupne, ale są mazurki, jajko jako symbol życia, to oprócz tego to już w zasadzie pełna dowolność. Przecież Wielkanoc to święto ruchome, więc może być Wielkanoc w anturażu niemal zimowym, a może być Wielkanoc w anturażu niemal letnim. Nowaliki mogą być, a może ich jeszcze nie być, więc to zależy. Są we Włoszech, na południu Włoch, wtedy jada się rzeżuchę, szpinak, rukole, dużo zielonych rzeczy, bo one właśnie się wtedy nie ze szklarni, tylko z gruntu zaczynają pojawiać. I u nas też w zasadzie poza tymi wspomnianymi rzeczami jest to dowolność. Zwykle na świątecznym stole są jednak takie potrawy, bez których święto się obyć nie może. Takie z receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Ma pan coś takiego w swoim repertuarze? No to są właśnie słodkości. Ja od dzieciństwa jako głupi i silny byłem wykorzystywany do wyrabiania ciasta drożdżowego, więc czuję je w rękach. Wiem, kiedy ono ma taką konsystencję, że można dolać masło, a potem kiedy można już je odstawić do wyrośnięcia. Więc no, baba ja uwielbiam babki drożdżowe polskie. Jednak włoskie panettone może się schować moim zdaniem. Tam jest za dużo kandyzowanych owoców, za dużo bakali, a to nie chodzi o to, żeby był, przynajmniej moim zdaniem, żeby były głównie bakali, a przy okazji ciasto. Chodzi o to, żeby te bakalie były takim niewielkim dodatkiem. No i czy babka powinna być wykończona lukrem, czy też cukrem pudrem? Ja wolę lukier. Zwłaszcza jeśli jest to lukier taki ucierany z odrobiną cytryny. To mi bardzo pasuje. Na koniec chciałam zapytać... No wędliny jeszcze są ważne. Wędliny, oczywiście. Wędliny są ważne, ćwikła jest ważna, ćwikła też jest obowiązkowa. Ćwikła w Krakowie dodaje się do ćwikły zawsze kminek. Polska nie jest wcale kminkolubna, ale proszę pamiętać, że my jesteśmy bliżej Czech. Kminek to jest podstawowa czeska przyprawa, myśmy też byli w Austro-Węgrzech. A trudno sobie wyobrazić kuchnię środkowoeuropejską bez kminku. Zresztą, co ciekawe, wcale nie mamy monopolu na ćwiku. Austriacy jedzą niemal identyczną ćwikłę właśnie na Wielkanoc. Chrzan to rzecz ważna. Pojawia się on u nas w normalnej postaci, czyli świeżo startego chrzanu, który jest parzony, a następnie podduszany na maśle, potem jest do tego dodawana śmietanka i trochę jajka na twardo, ale też robimy tak zwany, po niemiecku to się nazywa Apfelkern,
czyli chrzan z jabłkiem, czyli świeżo starty chrzan, starte jabłko i ubita śmietanka, kremówka. Rozumiem, że to do wersja do wędliny. Tak, no i jeszcze jest chałka bardzo ważna, tak zwana postna bułka, czyli drożdżowe ciasto, ale trochę inne niż na babkę, znacznie mniej słodkie, bo to jest niemal wytrawne całkowicie, posypane makiem, pieczone, plecione, bardzo podobne do żydowskiego pieczywa, do żydowskiej chałki. U nas to jest też dość popularne. No tak, bo to jest w całej Polsce popularne i to jest dobre masło, właśnie ta czyli chałka. Czyli nie margaryna. No margaryna, to fu, to straszne. Aż już to słowo napawa mnie przerażeniem. I dobra wędlina, tak, więc kiedyś te wędliny się zdobywało, teraz oczywiście nie ma takiej potrzeby. Proszę pamiętać, że bardzo blisko Krakowa jest miejscowość, która się nazywa Liszki, która słynie nie tylko z wyrobu kiełbasy lisieckiej, która już jest certyfikowana, ma swój DOC, czyli Denomination Origin Controle. Miałam okazję próbować, rewelację. Dobra, jest tak. Ale też i różne inne wyśmienite wędliny. Na koniec pytanie. Kto u pana w domu jest głównodowodzącym podczas przygotowań świątecznych? To zależy, gdzie się odbywa Wielkanoc. Jeśli u mnie w domu, to ja oczywiście, ale my spędzamy te święta zawsze rodzinnie. Ja nie przypominam sobie, bym Boże Narodzenie i Wielkanoc był poza Krakowem. Raz byłem na emigracji, siedziałem w Anglii, a tak zawsze w Krakowie, więc się dzielimy w różnych domach. To się odbywa, cała rodzina się wtedy schodzi. Dziękuję bardzo serdecznie panu Robertowi za rozmowę. Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień w kolejnej rozmowie tygodnia.